A więc świetnie z czasem, że wczoraj się zdecydowałem na te słupki, no bo w nocy zdecydowanie była temperatura powyżej zera. No i to dla betonu jest tak powinno być, że beton jak wiąże, to musi mieć ten i wysycha, to musi być powyżej zera temperatura. Tu ta betoniarka, którą przytargałem, żeby była w pobliżu. Jeszcze jakieś wiadra po wczorajszym betonowaniu. Kielnia. No i słupki, słupki właśnie. Tak one wyglądają. I tu w środek powkładałem pręty. Zakończone tą pętelką i na nie właśnie mają iść słupy kwadratowe z otworem w środku, jakimś małym takim tylko na tę pętelkę i później otwór przez ten słupek i jakiś pręt, gwóźdź. Żeby wiatr, jak będzie duży, żeby nie porwał przypadkiem konstrukcji do góry. No to tych słupków jest 9. 9 to było mnóstwo pracy wczoraj, po prostu ledwo, ledwo dałem radę, ale dałem. Dałem. Wieczorem jeszcze o 2 w nocy przeszedłem się tutaj ze szpadlem. Trochę tak te nadlewy betonu obcinałem, żeby jeszcze w miarę na mokro to zrobić. No a teraz ten beton już jest zupełnie sztywny. No z tym, że do tego, żeby nabrał pełnej mocy, wytrzymałości, to potrzeba tam jeszcze parę dni, ale już można na tym konstrukcję stawiać. No i co? Jeszcze póki on jest wilgotny, a bardzo dobrze, żeby dość długo był wilgotny, bo wtedy nabiera mocy przy wiązaniu. No to na ten czas będę chciał zabezpieczyć go chyba tutaj po prostu wzdłuż nasypię liści na wierzch i te liście zabezpieczą przed mrozem. Mnóstwo liści z klonów teraz mam, więc można będzie tutaj nawieść i tymczasem póki nie robię dalszej konstrukcji, to tymczasem to zabezpieczyć liściami.